Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku udamy się po olej, który jest tutaj gdzieś zatopiony. Tylko czy ja dobrze zrobiłam idąc tędy? No nie wiem, nie wydaje mi się. Widzę, że tutaj są rzeczy jakieś pod teksturami, chociaż wywaliło też jakąś rybę nagle randomowo. Miło. Płyniemy. Myślę, że już tędy będzie naprawdę przyjemnie popłynąć. Okazuje się, że praktycznie szukałam w tym miejscu, gdzie trzeba. Coś tu mruczy. XD. Fajnie. Może nie będziemy wnikać. Tutaj jest ta łódeczka, wiadomo. Już uznałam, że popłyniemy tędy. Nie będziemy się tepać do wioski. Specjalnie. I robić jakiegoś tutaj jakieś rozruby i tym podobnych rzeczy. Tylko przepłyniemy tędy. Czy ja mogę sobie włączyć w sumie? Bo tutaj mamy coś takiego jak F2 i F. Okej, na razie może popłyniemy w ten sposób, chociaż to jest lepszy. F3. Dobra, tu jest ta wysepka, tu są te rzeczy. Wiecie, bo troszeczkę mnie to denerwuje, że mamy nieprzejrzystą wodę, przez co jest gorzej zobaczyć coś. Ale my potrzebujemy znaleźć statek, który właściwie jest tutaj praktycznie, gdzie pływałam ostatnio. Nawet coś mi migło tam przez chwilę. Można było zerknąć i zobaczyć. Więc sprawdźmy to. Jak najbardziej, mamy tutaj statek. Więc sprawdzimy, co tutaj można znaleźć. To jest bodajże... Tak jest, znaleziono admiralski statek. Nie wiem tylko, dlaczego lokator nie pokazuje kompletnie nic. I to już jest akurat gorsza rzecz. Mamy trochę pieniędzy. Wypłyniemy, myślę, że na chwilę na powierzchnię, żeby nie było, że zginiemy. I teraz pytanie, gdzie ten olej się będzie znajdował. Zapiszmy sobie tutaj, na tym slocie. Dobra, jeszcze poczekamy. Możemy przyspieszyć trochę czas, aż tutaj nabierzemy w płuca powietrza. No i szukamy tego oleju. Tutaj nawet jakaś ryba sobie pływa. Nie wiem, czy tutaj gdzieś nie będzie wywalonego tego oleju. Tak jest. Teraz wypłynięcie stąd to będzie troszeczkę problem. Ale mamy olej, więc możemy go iść oddać od razu. Weźmy sobie, przyspieszmy czas, żeby było szybciej. I możemy wracać. Fajnie, że się udało. Bardzo miło. Miejmy nadzieję, że z węzelem nie będziemy mieli zbyt wiele do pogadania, ponieważ gościu mówi zdecydowanie zbyt wiele. Wiecie, żeby to nie było, że ja jestem jakaś, wiecie. Ale no czasami to przeszkadza i widzę, że sobie nie załączyłam momentu, w którym zaczęłam nagrywanie. Nie zaznaczyłam sobie takowej informacji. Ale no przyjmijmy, że z 5 minut mi to wszystko zajęło. I teraz będziemy nagrywać dalej. Aż za szybko zaczęłam. Tak bardzo byłam zainteresowana tym, żeby jak najszybciej to zrobić. Pogadamy też z węzelem o tej bibliotece, żebyśmy mieli ten temat zamknięty i zdobyli za to expa, ponieważ bibliotekę już odkryliśmy w ostatnim odcinku. Cześć, węzel. A propos oleju. Zobacz, co mam. Wygląda mi na jakiś olej. Masz rację, bo to jest syriański olej. Z dna morza. Co? Znalazłeś syriański olej.
w zatopionym okręcie. Aha. Oto on, trzymaj. Ach, Roland, Roland. Ale z ciebie śmiałek. Nie spodziewałem się. Ale oleju od ciebie nie przyjmę. To zbyt cenny prezent dla mnie. Bierz śmiało. A co niby mam z nim zrobić? Nie masz pojęcia, jak cenny jest ten olej dla niektórych. Nie, nie, zatrzymaj go sobie. Więc go nie weźmiesz. Nie ma mowy. Zachowaj go dla siebie. Sprzedając ten olej, możesz zarobić dużo złota. W moim wieku do niczego się nie przyda. Mi wystarczy wiedzieć, że na okręcie flagowym naprawdę był syriański olej. Teraz i pozostali uwierzą w tę historię. Opowiedz mi. Z przyjemnością, Roland. Co cię interesuje? Opowiedz mi o starej bibliotece. Z kronik ETH Anosu niewiele można się o niej dowiedzieć. To prawda. Informacje o niej przez długi czas były utajnione i dopiero niedawno coś o niej zostało ujawnione. Ale z biblioteki przez długi czas korzystali magowie ognia, nieprawdaż? Bardzo długo. Właściwie, odkąd zamek został zbudowany, a to było ponad 500 lat temu. Tak długo. Oznaczałoby to, że najprawdopodobniej zawiera mnóstwo wiedzy o magii. Całkiem możliwe. Połowa biblioteki była zawsze zawalona księgami, a druga połowa służyła za magazyn. Kiedy Lord Sintram był komendantem ETH Anosu, biblioteka została zamknięta, co nas wszystkich bardzo zadziwiło. A przy okazji, Lord Sintram był bardzo zdolnym oficerem. Między innymi zadbał o znaczne wzmocnienie naszego systemu obronnego. Jeśli mam być dokładny. Nie chodzi mi o Lorda Sintrama, Wenzel. Powiedz, dlaczego biblioteka została zamknięta? Też chciałbym to wiedzieć. Długie lata nie mogłem zrozumieć przyczyny, ponieważ od Lorda Sintrama i innych paladynów nie dało się niczego dowiedzieć. Długie lata. Więc teraz wiesz, dlaczego dostęp do biblioteki został zamknięty. Ujmę to w ten sposób. Mam pewne domysły, bo niedawno kroniki zostały uzupełnione ważną notatką Marboda. Masz na myśli fragment, w którym jest wzmianka o magu ognia? Tak. Ponieważ wiem, kto był tym magiem ognia, który przeszedł na stronę Beliara. To nikt inny, jak Ardas, który był naczelnym magiem ognia w służbie króla. Ardas. Jesteś tego pewien? Tak. On i jeszcze kilku innych magów ognia byli ostatnimi, którzy korzystali z biblioteki. Ale ostatnim opuszczającym bibliotekę był Ardas, ponieważ pozostali powrócili do Myrtany. Lord Sintram i pozostali paladyni niczego nie podejrzewali. Wręcz przeciwnie, sądzili, że Ardas dąży do osiągnięcia jakichś głębszych celów dla dobra Myrtany. No cóż, głębsze cele to były, tylko nie dla dobra Myrtany, a na jej zgubę. Jak wiesz, teraz Ardas przestał być magiem ognia i stał się czarnym magiem, służącym Beliarowi. Biblioteka z pewnością zawiera wiele sekretów, które Ardas desperacko chciał ukryć. I to wszystko. Nikt nie próbował przedostać się do biblioteki. Oczywiście, że próbowano, ale wszystko spełzło na niczym. Wielu magów ognia próbowało otworzyć wejście do niej. Ale żadna magia im nie pomogła, aby otworzyć drzwi do biblioteki. Zresztą, może to i lepiej. Kto wie, czym tam zajmował się Ardas. Może w głębi biblioteki jego sekretów strzegą stworzenia Beliara. Miejmy nadzieję, że nie. Masz rację. Nigdy nie trzeba myśleć o czymś złym. Ale niech Dynous ma nas w opiece, jeśli tam naprawdę kryje się coś potwornego. Dobra, czy ja mogę mu coś powiedzieć? Mogę. Sejan potwierdził twoje słowa co do Ardasa. Co? On wiedział, kto zapieczętował wejście do starej biblioteki. To ciekawe. Ale przecież on przybył na wyspę zaledwie 10 lat temu. Skąd mógł to wiedzieć? No, on także wcześniej bywał na tej wyspie. I Ardas wtedy też tu był. Tak myślałem. Byłem pewien, że gdzieś go widziałem. Więc tajemnica w końcu została wyjaśniona. No cóż, na to wygląda. Spoglądam na ciebie i widzę, że wiesz o nim więcej. No dobrze. Nie chcę nic wiedzieć. Najważniejsze dla mnie jest potwierdzenie, że miałem rację. Dobra, czy ja chcę wysłuchać czegoś więcej? Czerwona kopalnia, król szczurów, przemyt. O przemycie moglibyśmy jeszcze posłuchać, bo będziemy się tym za niedługo zajmować, ale na razie jeszcze zaczekajmy. Nie uprzedzajmy tutaj faktów i zajmijmy się na samym początku kwestią naszej nocnej warty. Tutaj już te questy żeśmy pozakańczali. Cenny olej dalej będzie mieć w dzienniku. Stara biblioteka. Okej, coś jeszcze będzie w takim razie z tą biblioteką.
Myślałam, że już zakończymy jej wątek, chyba że musimy iść do Sejana. Ale to już sprawdzimy za niedługo. Na razie potrzebuję znaleźć tego typa, co ma mi dać kluczyk do wieży. I nie wiem, czy to nie jest ten gościu... A czy ja mogę Fredowi powiedzieć o tym, że znalazłam ten olej? Chwila. Nie. Szkoda, że nie możemy się pochwalić, bo jednak nauczył nas podopływać, prawda? Nigdy mi nie przyszło do głowy. I to jest prawda. Dobra, sprawdzimy, bo ja nie wiem, czy to nie ten gościu tutaj powinien mi dać kluczyk. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Przysłał mnie Bruno. Mam pełnić nocną wartę. Dobrze, Rolandzie. Masz tu klucz do małej wieży. Zmiana zaczyna się o północy i kończy o 6 rano. Mnie to kosztowało. Tylko nie zaśnij na posterunku. Postaram się. Taką mam nadzieję. Ponieważ doskonale wiem, co tu się nocą dzieje. Więc nawet sobie nie wyobrażaj, że uda ci się mnie oszukać. Zrozumiałeś? Oczywiście. Nawet mi to przez myśl nie przeszło. Dobra. Cóż, pomyślnej służby. W wieży masz jedzenie i picie. O 6 rano cię zmienię. Dobra, pięknie. To co, pędzimy od razu. Do tej wieży nie mieliśmy wcześniej dostępu. Ale już mamy. Zabieramy rzeczy. Ognisty gulasz też dostałam. I śpimy do północy. Zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Musimy obserwować. Na razie się nic nie powinno dziać. Ja mniej więcej pamiętam, co się dzieje o każdej godzinie tutaj, więc będziemy musieli poczekać. Najlepiej sobie przyspieszyć czas. Tą zmianą mógłby się zająć ktoś inny, bodajże chyba Flint, i wtedy po prostu mówimy Bruno, że odbyliśmy niby zmianę, a tak naprawdę to nie. Takie pierdoły. Ale my normalnie ją odbędziemy. Chcę wam pokazać, co się dzieje w tym czasie, kiedy my tutaj stoimy. Musimy poczekać do godziny pierwszej. No i wtedy powinno być dobrze. Do pierwszej, potem do drugiej. I tak nam to powinno zlecieć. Jak zobaczycie ten odcinek, to już będzie po świętach. W sumie będzie drugi dzień świąt tak naprawdę. Dlatego, że postanowiłam ponagrywać na zapas dla was filmy. Teraz ten najbliższy tydzień, który jakby ja nagrywam. Czyli dzisiaj u mnie jest, który? 17 grudnia? Tak jest. No to najbliższy tydzień mam 3 dni na uczelni jeszcze tylko. No a później gdzieś tam jakieś inne rzeczy będę ogarniała. Już mam wolne na spokojnie. I w ogóle. Ale no to nie zmienia faktu, że wiadomo jak z tym wszystkim jest, prawda? A no wiadomo. Dobra, która jest godzina, bo tak. Okej. Okay. Fajnie, nam to idzie. Szkoda, że nie da się przespać po prostu do pierwszej, bo to by nam dużo ułatwiło sprawę. No więc postanowiłam nagrać dla was filmy po prostu na zapas. No jak widzicie, tutaj Charlotte wychodzi z chaty. No i Fred mają nocną schadzkę. Zaraz się dowiemy, co i jak. Dobra, możemy, myślę, że powoli podchodzić. Nawet możemy sobie przyspieszyć, niech oni sobie zaczną rozmawiać. No i podłazimy do nich. Witam serdecznie. Tak jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Co tu robisz tak późno w nocy? Mógłbym cię zapytać o to samo. Niestety, nie mam tak miłego powodu jak ty i Fred. Chyba nie powiesz moim rodzicom, że wychodzę z domu tak późno w nocy. Nie obawiaj się, Charlotte. Oczywiście, że nie. I jak się czujesz? Ach, Roland, dobra, tak, wiadomo. A ty coś powiesz, Fred? A niech to. Skąd w tobie tyle rzetelności, że pełnisz swoją służbę nawet w nocy? Nie zgadłbyś, Fred. Mój kapitan uważa, że od tej pory powinniśmy uważniej patrolować okolice w nocy. Rozumiem. Wszystko z powodu tej kradzieży siana u Jehane. Bertrand już o tym wspominał. No cóż, nam z Charlotte nie pozostaje nic innego, jak uważać z naszymi nocnymi pogawędkami, jeśli nie chcemy popaść w kłopoty. Otóż to. Przestań, doskonale wiesz, co miałem na myśli. Dobrze, nie będę więcej wam dokuczał. Dobranoc. Nawzajem, to znaczy, no. Nie martw się. Noc się jeszcze nie skończyła.
Dobra, jak stoimy z czasem? 1:30, to powiem wam, że akurat na spokojnie możemy podejść i poczekać na drugą osobę. Widzę, że ktoś tam, raczej słyszę, że za oknem ktoś strzela fajerwerkami. Widzę, że komuś się naprawdę nudzi. A, no tak, tak, tak. Odnośnie jeszcze tych świąt właśnie, no to postanowiłam ponagrywać. Później też będę przez weekend u rodziców, a te filmy też jakoś muszą się zmontować. Więc trzeba będzie przy tym naprawdę przysiąść i się tym zająć, dlatego no tak to wygląda. Zastanawiam się też, ponieważ do końca roku zostały nam chyba 3 odcinki z Odysei. I zastanawiam się, czy uda nam się już wypłynąć z Atanosu. Myślę, że jest to nawet możliwe, że w 14 odcinku będziemy gotowi do wypływu na przykład i wtedy 15 od razu wypływamy. Bardzo jest to możliwe. Ale to zobaczymy już. Jeszcze będę musiała dla was przygotować też podsumowanie roku, ale tym się zawsze zajmuję około 29 w sumie, około 29 grudnia. Witaj, Flint. Co tu robisz? Jak to co? Pełnię nocną wartę. Chyba to widać. Więc tutaj też. Czy to nie jest faktycznie zaplanowane, prawda? No, wiesz, po prostu chciałem nieco rozprostować nogi. I nikt teraz nie strzeże bramy. No, tak. Ale kto może przekraść się do zamku? Nikt obok mnie tu nie przejdzie. Mam nadzieję. Nie wydasz mnie, prawda? Nie wydam. Możesz mi zaufać. Uff. Dziękuję ci, Rolandzie. A przy okazji, Bertrand także o tym wie. I on też obiecał, że nikomu o tym nie powie. Dobra. Myślę, że możemy skorzystać z okazji i przespać się do 3:00. Nawet się troszeczkę kimnąć. Zrobimy F5 na wszelki wypadek, jakby coś się miało popsuć. Ale powinno być dobrze, jak się prześpimy do 3:00 w nocy. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Tutaj około 3:00 się powinny jakieś rzeczy dziać. Dobra. Jest godzina która? 3:05. A no właśnie, szczurki wychodzą o 3:00. Nie wiem, czy jest ich tutaj więcej, czy to były wszystkie. Chyba wszystkie. No dobrze. Godzina. 3:12. No to możemy sobie na spokojnie teraz poczekać. W sumie tutaj chyba nawet będzie dobrze poczekać w tym miejscu. Tutaj jest Flint. Dalej sobie tutaj stoi. My poczekamy dalej. Ja będę kontynuować swoją gadkę, szmatkę. Nie no dobra, bez przesady. Tak, więc 29 grudnia zajmę się podsumowaniem roku poprzedniego, ponieważ zawsze mam taki zwyczaj, że tak jakby podsumowanie zamykam 28 grudnia. Tak sobie przyjęłam. Więc to będzie moje aktualne zadanie. I sobie tak myślę, że w sumie fajnie nam to wyjdzie. Odyseja to będzie bardzo długa seria. Zastanawiam się, czy w ogóle uda nam się ją skończyć przed zakończeniem przyszłego roku. No bo jednak 200 filmów zrobić to jest trochę wyczyn, a w tym roku bodajże filmy, które wypuszczę, to jest ich 230 chyba dwa. Także coś czuję, że może Odyseję skończymy pod koniec roku? Bardzo możliwe? Bardzo możliwe. No nie wiem, zobaczymy. Okej, okay, tutaj warto by było sobie wyciągnąć kuszę i trochę pospacerować. Już czy jeszcze? Jeszcze. Jeszcze chwilkę. Możemy w sobie już przestać przyspieszać czas, ewentualnie do 4:00. Dobra, to jest ten moment, kiedy już przestaniemy. I zobaczymy zaraz kolejny ewenement. Tu jest Flint. Jakby owca mi się zrespiła przed twarzą. Witaj. Hej, ty.
Witaj, owieczko. Co tu robisz o tej porze? Będzie lepiej, jeśli odprowadzę cię z powrotem do stada. Dalej będziesz mogła paść się koło ołtarza Innosa. Chodź ze mną. Chodź ze mną. No i pięknie. To zaprowadzimy sobie owieczkę, ona powinna za mną leść. Idzie za mną? Nie wiem. Mam nadzieję. Idziesz ze mną? Wy to widzieliście? Ona wlazła pod teksturę. No nie, błagam. O Boże, tam jest, na górze. Czekaj, nie! Chodź tu. Chodź. Chodź. Ładna owieczka. Tu jest twój respawn chyba. A właśnie, bo tutaj jest w sumie kapliczka. To jest, jednak jestem debilem, przecież jest. Tu jest konkretniej. No. No, owieczko, jesteśmy na miejscu. Biegnij z powrotem do swojego stada. No i pięknie. Jest godzina 4:26. W sumie możemy sobie przyspieszyć czas też. Nic się nie stanie. Na spokojnie zdążymy wszystko z warty zrobić. Teraz sobie zostaniemy jeszcze tutaj. Możemy sobie tutaj stanąć i poczekać. A potem się prześpimy do 6:00 i jesteśmy po nocnej warcie. Bardzo fajne zadanie, w sumie bardzo mi się podoba ten questik. Kurczę, no, fajnie nam to idzie, naprawdę. Jestem zadowolona, bo wydawało mi się, że dłużej nam zejdzie z tymi wszystkimi tutaj aktywnościami. Ej, nawet mi pokazuje licznik wykonanych zadań. Ewentualnie wszystkich, ale chyba nie, chyba wykonanych. Możliwe, godzina. Dobra, czekamy jeszcze. Chwilkę przynajmniej. Do 5:00 poczekamy. Okej. Szkoda, że nie mam tutaj godziny, bo by mi się przydała. Chodźmy. Co my tu mamy? Tu się coś powinno dziać, a widzę, że się nie dzieje. A jednak mamy cię. W ogóle zapomniałam, że mamy lepszą broń już założoną przecież. Z większym krytem. W ogóle po te jabłka to by się trzeba było scheatować, bo przez to, że jakby najpierw oddałam zadanie, a nie zebrałam, to niestety się zrobiło niefajnie. Świt to jest 6:00? Tak jest. Dokładnie. Siemano. Chwała Innosowi. Chwila. Jak minęła noc? Wszędzie spokój. Nie do końca. Sporo się wydarzyło. Tak. Cóż, chętnie posłucham. Najpierw był wilk, potem usłyszałem stado goblinów, potem... Czekaj. Z pewnością nie tak to było. Między 1:00 a 2:00 w nocy musiałem wmieszać się w rozmowę pewnej pary. Aha. O takich drobiazgach możesz nie opowiadać. To się tu zdarza każdej nocy. Między 2:00 a 3:00 w nocy natknąłem się na Flinta, który wyszedł rozprostować nogi. Wierzę. Jego zachowanie wydaje mi się dziwne, ale jakby nie było, w końcu to jego sprawa. Gdzieś między 3:00 a 4:00 w nocy mnóstwo szczurów biegało koło wieży. A tak, obrzydliwe stwory. Ile ich byś nie zabił, cały czas skądś przybywają nowe. Cóż, przynajmniej teraz mogę z pewnością powiedzieć, że nie spałeś na służbie. A dalej zdarzyło się coś dziwnego. Między 4:00 a 5:00 rano zauważyłem błąkającą się po wiosce owcę. Haha. Tak, ona błąka się tu każdej nocy. Nie mam pojęcia, czego cały czas tu szuka. Tego, co się wydarzyło między 5:00 a 6:00 rano, zupełnie się nie spodziewałem. Przy spichlerzu Jehane zauważyłem topielca. Ja też już go wcześniej widziałem. Pojawia się tam każdej nocy. Ale jeśli nie próbuję wchodzić do wioski, to nie mój problem. Rzeczywiście zauważyłeś wszystko, co nocą dzieje się w wiosce. Będzie z ciebie doskonały królewski żołnierz. Przekażę Brunowi, że jestem z ciebie zadowolony.
Teraz możesz mu zameldować, że zakończyłeś pełnienie warty. No to fajnie, możemy od razu do niego lecieć. Teleportacja i do zamku. Bruno prawdopodobnie jeszcze śpi, chociaż widzę, że już tutaj ludzie wychodzą powoli. Jest już zmiana ich styli, wszystkiego. Możliwe, że Bruno jest na dole nawet już. Niech żyje król! Chociaż mnie się akurat wydaje, że jeszcze go tutaj nie ma. Ale jeżeli dobrze pójdzie, to go spotkamy w drodze. Także zobaczmy, czy już tutaj gdzieś jest w okolicy. Dobra, jeszcze jedno piętro. Jeszcze widzę, że śpi. No to go obudzimy troszeczkę wcześniej dzisiaj. Nie. W sprawie służby w forcie. Tak, Rolandzie? Chcesz coś powiedzieć? Zakończyłem służbę w porcie. Dobrze. A co? Zaistniały jakieś problemy? Nic ważnego. Tak samo jak i zeszłej nocy. Dobrze. Rozumiem. Jestem z ciebie zadowolony i powiadomię o tym Olivery. Dobra, fajnie. Przydałoby się rozdysponować wreszcie punkty nauki, ale na razie nie mam za bardzo pomysłu, jak to zrobić. I Oliver, z tobą też warto pogadać chyba. Zrobiłem wszystko, co Bruno zlecił mi wykonać. Doskonale. To wystarczy. Nie mam dla ciebie kolejnych zadań. Możesz iść do Marboda i powiedzieć mu, że przeszedłeś moją próbę. Dobra, jeszcze potrzebuję Herbranda. Czekaj, nie, nie Bruno! Boże święty, halo! Czekaj! Herbrand! Czekaj. Nie chcę drzwi! Herbrand, proszę cię, bo ty teraz będziesz robił cuda. Witaj. Marbot powiedział mi, że masz dla mnie pracę. Tak, to prawda. Powierzę ci pewną sprawę, która u wszystkich wywołuje ból głowy. Do tej pory trzymaliśmy to w tajemnicy, próbując szybko ustalić przyczynę naszego problemu. Niestety, wszystkie nasze starania poszły na marne. Więc teraz możesz nam pomóc. Wygląda na to, że najpierw muszę rozwiązać wszystkie większe problemy na Etechanos, zanim będę mógł opuścić wyspę. Nie powiedziałem, że musisz wziąć to zadanie, ale możesz. No dobrze, w porządku, zrozumiałem. I cóż to jest? Ostatnio z zamku zaczęła ginąć broń. I nie możemy ustalić, gdzie trafia. Co? Z zamku znika broń. To nie może być prawda. Jak to się dzieje? Właśnie to musisz wyjaśnić. Idź do zbrojowni i pogadaj z Kuno. Od niego dowiesz się więcej. Dobra, to idziemy do Kuno. W sumie z Marbodem też mogłam od razu pogadać. Ale najpierw Kuno. Najpierw jeszcze mi pokaż, co ty masz. Wszystkie mikstury już od ciebie wykupiłam. Czy coś ci mogę sprzedać? Te kiepskie miecze bym na razie zostawiła jednak. Bo mówimy o tej kradzieży broni, więc... Krótki miecz straży, lagi. Strzały też oddamy. Ognisty gulasz. Fajnie. Coś mam jeszcze na sprzedaż? Tak chyba nie za bardzo. Pierścionek mamy. Akwamaryn zostawimy. Szczotka. Miotła. Róg. Skóry gada możemy opchnąć. Kły. Skóry wilka. Żuwaczki pełzacza. Bryłki złota sobie zostawię akurat. Pióro do pisania wystarczy nam jedno. Te puste butelki nie chcę. Ich perły. Możemy oddać. Pochodnia wypalona. Niech leci. Węgiel, klucze. Sakiewka, syryjski olej. Sakiewkę musimy otworzyć. Żuwaczki polnej bestii. Kość szkieletu, kość goblina. Klucz do małej wieży w porcie. Te książki w sumie też można by było sprzedać z wyjątkiem czarnej magii. Ale to już na razie zostawimy. Teraz już wiem, dlaczego jesteś w takim paskudnym nastroju, Kuno. Czyżby? I co, według ciebie, jest przyczyną? Ze zbrojowni ciągle ginie broń. Na Innosa. Kto ci o tym powiedział? Herbrand. Rozkazał mi się tym zająć.
Cóż, jeśli tak, to oczywiście wprowadzę cię w temat. Dobrze, powiedz mi, co wiesz? Cóż, to się zaczęło kilka tygodni temu. Pewnego pięknego ranka zauważyłem, że zniknęła cała beczka broni. Rozumie się, że wszystko tu przeszukałem, ale broń niestety się nie znalazła. Po jakimś czasie zniknęła druga beczka, a potem trzecia. Wtedy powiadomiłem o wszystkim Herbranta. Ale pomimo tego, że przeszukaliśmy cały zamek, nie udało nam się odnaleźć tych beczek. Wygląda na to, że ktoś ukradł tę broń. Tylko kto? Zamek jest stale strzeżony i nikt nie może tak po prostu tu wejść i niezauważenie wynieść pęk broni. W sumie, to dość tajemnicza sprawa. Teraz broń systematycznie znika co jakiś czas. A co najgorsze, nie możemy złapać złodzieja. Albo złodziei. To jest nie do zniesienia. Kiedy dokładnie zniknęły te beczki z bronią? W nocy. Przypuszczam, że tak. Ponieważ kradzież wykrywałem zawsze rankiem. Co mówi, pilnujący tu w nocy, strażnik? Nic nie zauważył. Jak zaczarowany. Sądzę, że ukradzionej broni nie ma już na zamku. Lepiej rozejrzę się po całej wyspie. Może, znajdę jakiś ślad. I jeszcze jedno mnie zastanawia. Komu, oprócz nas, mogło być potrzebne tyle broni na tej samotnej wyspie? Cóż, tego nie wiem, Rolandzie. Prawdopodobnie, będziesz musiał sam to wyjaśnić. No dobra. Zaginiona broń. No to pójdziemy to zaraz sprawdzić. Jeszcze by było fajnie porozmawiać z Marbodem, ale na razie go nie widziałam nigdzie. Chyba, że jest na dole. Nie ma go tutaj, czyli pewnie jest u siebie w komnacie. To na razie go olejemy. Kurczę, dobra. To tepnijmy się. Albo nie. Zaraz. Jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia. Kurde, nie tutaj. Tu było takie pomieszczonko. O, kołowrót. Spoko. To było kiedyś zamknięte. Tu było takie pomieszczonko, gdzie można było zejść na dół. Tak jakby do ogródka. I nie wiem, czy tam nie wypadałoby sprawdzić. Bo tam był taki dziwny kołowrót. Było tutaj? Tak jest. To było tutaj. To był taki dziwaczny kołowrotek na dole. Ale nie mam żadnego wpisu w dzienniku. Więc na razie wygląda na to, że nic z tym nie zrobię. To chodźmy w takim razie do wioski. I przejdźmy się tutaj. No bo my znaleźliśmy w sumie ten miecz paladyna w jednym miejscu, prawda? Tu się zrespiły. Aha, wiecie co? Ja już rozumiem, dlaczego te rzeczy są pod teksturami. One wcale nie są pod teksturami. Znaczy są, ale one wraz z przebiegiem, tak jakby z postępem naszym, one wyłażą na powierzchnię. I to chyba o to chodzi. Bo ja teraz mogę te ziółka pozbierać. A wcześniej nie mogłam tego zebrać ani trochę. I tak mi się wydaje, że to jest kwestia właśnie tego. Że one po prostu wraz z postępem naszym gry wychodzą na powierzchnię. I potem automatycznie są zbieralne. Chodź tu, dziku. W ogóle, no widzicie, że ja wcale nie dałam jakoś dużo w broń, a ja już mogę siekać tutaj wszystko jak idzie, nie? No może z wyjątkiem krwiopit, bo one jednak stanowią problem w grupie. Ale też nie ma co przesadzać. Tam widać jakiś znacznik. Być może się goblin zrespił. No, sami widzicie, ja tutaj biegałam wszędzie i zbierałam te rośliny. Nie wskoczymy sobie tędy, dobra. O proszę, ktoś tutaj jest. Kto powiada takie rzeczy?
A kim ty jesteś? Hej, chwileczkę, zatrzymaj się. Kim jesteś? Mógłbym cię zapytać tak samo. Nigdy wcześniej tu cię nie widziałem. Jak dostałeś się na wyspę? Nazywam się Stone i nic więcej nie musisz wiedzieć. Powiedz mi, czy ciebie przysłał? Tak. Kto miałby mnie przysłać? Nie powiem. Jeśli naprawdę jesteś posłańcem mojego kumpla, to powinieneś znać jego imię. Co to za broń, którą tu pilnujesz? Hej, to nie twoja sprawa, jasne. To widać, że nie jesteś posłańcem mojego kumpla. Więc lepiej zwiewaj stąd po dobroci, bo narobisz sobie problemów. Hej, to broń z zamku. Ukradłeś ją. Tak uważasz. A kogo to obchodzi? Mnie. Mów natychmiast, dlaczego ukradłeś naszą broń, w przeciwnym razie, co? Pobiegniesz donieść na mnie swoim tępym paladynom. No cóż, ze starym Stone'em takie coś nie przejedzie. Za chwilę nie będziesz miał okazji mnie zakapować. No okej, okay, Stone jest... O kurde! Stone jest odpalony. Nie się nie spodziewa... Co tam się dzieje? Tu się przemytnicy rozpieszli po wyspie? List do Stone'a. Zaraz. Witaj Stone, w najbliższym czasie możesz spodziewać się kolejnej dostawy broni. Kiedy dostarczysz ten towar do Mertany, Ortega odpali nam górę złota, Bud. Ortega, fajnie. Gdzie słyszeliśmy to imię? No u nas więzień ma na imię Stone. Doigrałeś. Oż ty, w dupsko. Masakra, ej, wam powiem, że nie spodziewałam się tego. Nie pamiętałam w ogóle tych typków w tym miejscu. Ani trochę. Powiem tak, na razie się nie będę z nimi mierzyć. Chociaż widzę, że oni są odpaleni nieźle na mnie. Ale wracamy do zamku. Przed wypłynięciem i tak ich wyeliminujemy stąd. No ale ja ich na pewno nie zabiłam, jak tutaj byłam ostatnio. Dobrze, porozmawiajmy sobie w takim razie z więźniem. Chwała Inosowi! Najpierw może Raimund coś nam powie na ten temat. Hej, ty. Czym zajmuje, a czym on może się zajmować? I jeszcze długo będzie mu... Okej, ty nic nowego nie mówisz na jego temat. Witam. Można ciebie o coś zapytać? Nie można. I zostaw mnie w spokoju, dobrze? Chciałbym się czegoś dowiedzieć. Nic nie wiem, nic nie widziałem i nie mam nic do powiedzenia. Jasne. Nic nie... Dobra. To może do Kuno powinnam iść najpierw? Nie wiem. Mam list, który znalazłem przy martwym przemytniku. Ciekawe. Powinieneś koniecznie pokazać go Herbrandtowi. Dobra, dzięki. Fajnie, że tam więźnia zostawiłam w otwartej tajnie. Trochę słabe, że nie możemy tego na własną rękę robić, tylko nagle muszę szukać Herbranda. O! Do wykonania tego zadania potrzebuję lepszej broni.
Tak, masz rację. Powiedz Kunou, aby wydał ci nowy miecz. I ma to zrobić bez zadawania zbytecznych pytań. No dobra. Mam list, który znalazłem przy martwym przemytniku. Dobra robota. Przynajmniej teraz wiemy o tym więcej. No, niezupełnie. Na przykład, kim jest niejaki Wód? Z tego co wiem, tak nazywają jednego z więźniów w naszym lochu. Tak, teraz sobie przypomniałem, gdzie słyszałem to imię. Więzień faktycznie nazywa Wód. Ale jak więzień może kraść waszą broń? No cóż, w tym liście jest mowa o jakimś posłańcu. Więc na pewno ma wspólnika, z którym stale współpracuje. Zapewne on wynosi broń z zamku. Słusznie, i wszystko wskazuje na jednego człowieka. A mianowicie na dozorcę więziennego Rajmunda. To prawda. Chociaż trudno mi w to uwierzyć, ale zdaje się, że to jedyna opcja. Niemniej jednak nie trzeba działać pochopnie. Najpierw pogadaj z nim. Być może uzyskasz niezbite dowody. Złap zdrajcę tylko wtedy, jeśli będziesz pewny jego winy. Kim jest niejaki Ortega? No cóż, mogę się mylić, ale według mnie jest przemytnikiem. Na kontynencie jest szajka bandytów, kontrolująca całe wschodnie wybrzeże Myrtany. I przywódcą tej bandy z pewnością jest Ortega. Zdaje się, że ci chłopcy postanowili zdobyć sobie nową broń. Ale odkąd orkowie opanowali cały kraj, zdobycie broni na lądzie nie jest takie łatwe. Dlatego prawdopodobnie przeniesieli się do nas. Teraz przynajmniej jasne, dlaczego broń została skradziona. Kontynent jest zaledwie kilka mil morskich stąd, więc musieli użyć łodzi, aby tu się dostać. Poszukaj tych łodzi. Być może wtedy odzyskamy część skradzionej broni. Ostatnim razem zniknęły 3 miecze paladynów. Postaraj się je znaleźć. Dobra, no mamy 2 miecze, więc trzeba będzie się tym również zainteresować. Ale najpierw dokończymy sobie ten wątek. I do Kuno się udam jeszcze. Masz wydać mi dobrą broń. I to za darmo. Kto tak powiedział? Herbrand. I dawaj bez zbytecznych komentarzy. Za darmo mogę dać ci miecz. A co z kuszą? Niewiele ich mamy, mój chłopcze, więc dam ci ją tylko, jeśli za nią zapłacisz. Hej, chyba mnie nie zrozumiałeś. Herbrand powiedział, wydasz mi nową broń za darmo. To oczywiste, że miał na myśli tylko miecz. Przecież Herbrand doskonale zna stan naszej zbrojowni. Może mam go zapytać. W porządku, daj mi miecz. Ale niech to będzie najlepszy, jaki masz. Tylko sobie nie myśl, że dam ci miecz paladyna. Weźmiesz to, co dostają inni zbrojni. Stary, dobry miecz strażnika. Trzymaj. Dobra, zobaczmy, czy to jest ten sam. Nie, jest lepszy nawet. Dobrze, to fajnie. No i mamy też na niego siłę. Dobra, potrzebujemy zejść na dół, porozmawiać sobie z Rajmundem. Witam. Możesz opowiedzieć mi o więźniu? Oczywiście. Co cię interesuje, Roland? Kim jest i za co go tu uwięziono? Dlaczego cię to tak interesuje? On siedzi tu już od roku i przez cały ten czas się nim nie interesowałeś. Cóż, a teraz się interesuje. To jak to z nim jest? Nazywają go But, a siedzi za przemyt. I co przemycał? Wszystko. Dokładnie wszystko. Zioło, broń, różne cenne towary i wiele, wiele więcej. O ile pamiętam, przywieźli go z kontynentu. Dobrze pamiętasz. Wszystkie swoje przestępstwa popełnił w Myrtanie. Należał do bandy. Ich przywódcę zwano. Jak on się nazywał? Cholera, nie pamiętam. Może, Stone. Stone. Nie, jakoś inaczej. Może, Ortega. Ortega. Tak, dokładnie to on. Był na kontynencie wielką szychą. A dlaczego pytasz? Ponieważ chcę przesłuchać więźnia. Rozkaz Herbranta. Herbranta. Cóż, nie będę ci przeszkadzać. Możesz rozpocząć przesłuchanie. Ale nie sądzę, że uda ci się czegoś dowiedzieć. Ten facet jest głupi jak But. Dobra, to zapytajmy się go jeszcze raz. Może nam coś jednak powie. Nazywasz się But. A kto chce to wiedzieć? Mnie to interesuje. Czy obawiasz się podać swoje imię? Obawiam się. Zaraz ci powiem, kto tu maleńki, ty nadęty ołowiany żołnierzyku. Nazywam się But. I gdybyś umiał czytać, to znalazłbyś moje imię w dokumentach sprawy.
I to wszystko, co zdołałeś ode mnie wyciągnąć. Mam swoje zdanie na ten temat. Jesteś twardzielem, co? Owszem. Kto ci to powiedział? Posłuchaj rady i spadaj stąd. Powoli zaczynasz mnie denerwować. Hej, dozorca więzienny. Nie mógłbyś odprawić tego chłoptasa. Chcę tu pobyć w spokoju. Dokładnie to samo. Tylko się nie rozpłacz. Mam coś, co należy do ciebie. Coś mojego. Nie może tak. Cóż tam ukrywasz, kwani ajejku? Mam list, który napisałeś do swojego drogiego przyjaciela Stone'a. Jeszcze więcej kłopotów. Co? Co powiedziałeś? List do Stone'a. Ej, próbujesz mnie nabrać, prawda? Nie miałbym w tym korzyści. Zobacz sam. Wszystko jest możliwe. Zresztą, już go nie potrzebuję. Trudno mi w to uwierzyć. Cholera, to rzeczywiście. Tak jakbym nie miał wystarczająco problemów. Chcę ci tylko powiedzieć, że twój kumpel Stone już ci nie pomoże. Moje zdanie i tak nikogo Stone nie obchodzi. Co z nim? Nie powiem. Jeśli chcesz wiedzieć, musisz pójść do jaskini, w której go spotkałem. Do jaskini. Tak, do jaskini. Będę się lepiej sądzę, że teraz nikt nie może ci pomóc w przemycie broni z zamku. Mam jednak dość rozmowy z tobą. Dlatego zostawię cię w spokoju, abyś mógł spokojnie przemyśleć wszystko to, co ci powiedziałem. Na ten temat. Myślę, że kilka ładnych lat na to ci wystarczy. Nic tego nie zmieni. Okej. Okay. Zdrajca. Zakładam, że But teraz dokona próby ucieczki. Dobra. Okej, okay. To musimy iść do Herbranda. Jeszcze dzisiaj. Widzę, że Oliver też schodzi do Raimunda. Trzeba uważać na to, co się mówi. No niech będzie. Całkiem spoko. Herbrand będzie na dole, a do Marboda jeszcze może byśmy zajrzeli? Wykonałem zadanie o Oliverę. Doskonale. To znaczy, że jesteś o krok bliżej swojego celu. Tak jest, stary. Chciałam cię tylko tak poinformować jeszcze. No to co, do Herbranda. Sądzę, że wkrótce znajdę zdrajcę. Naprawdę. Byłoby wspaniale. Ale jak zamierzasz to zrobić? Powiedziałem Budowi, że znalazłem kryjówkę Stone'a. Raimund wszystko słyszał. Podejrzewam, że zdrajca nocą pójdzie do jaskini zobaczyć, co tam się dzieje. Dobry pomysł, ale zdrajca może zdążyć uciec, zanim zdołasz go rozpoznać. Lepiej idź do Flinta, który nocą stoi na posterunku przy bramie i dowiedz się, czy ktoś opuszczał zamek tej nocy. Wtedy na pewno będziemy wiedzieli, czy zdrajcą jest Raymond, czy nie. Czy Flint powinien wiedzieć o naszych planach? Lepiej nie. Nie warto wciągać w to kogoś bez potrzeby. Po prostu wymyśl coś. Dobra, to jeszcze pogadamy z Flintem. Mam nadzieję, że on jest przy bramie, bo nie chcę się go szukać. Tu go nie ma, ale może być tutaj. No nie, niestety go tutaj nie ma, więc będziemy musieli poczekać tak czy inaczej do wieczora. Więc w sumie spoko. Ewentualnie on jest gdzieś tutaj na murach jakiś. Nie wiem, jestem za tym, żeby się przespać do wieczora, porozmawiać z Flintem i będziemy mogli sobie skończyć odcinek. Brama. Flinta widzę, że jeszcze tutaj nie ma. A Flint jest chyba w tym, nie? A tu jest, dobra. Na szczęście. Hej, ty. Czy mógłbyś tej nocy wyświadczyć mi przysługę? Jasne. Chyba masz kolejną nocną zmianę i chcesz to zamienić ze mną, co? Bez problemu. Dobremu człowiekowi, staruszek Flint zawsze pomoże. Nie w tym rzecz. Chcę opuścić zamek w nocy i... Co? W nocy. Powiedz mi, z kim chcesz się spotkać? Z dziewczyną. Wybór na ETH Anos niewielki, hehehe. Kim ona jest? Tego nie powiem. Ale mam do ciebie jedną prośbę. Mógłbyś się przyjrzeć, czy ktoś zaraz po mnie opuszcza zamek. To mogę zrobić. Czy masz jakieś szczególne powody, aby mnie prosić o tę przysługę? Nie. Po prostu nie chcę, żeby ktoś mnie szpiegował. To wszystko. Dobrze. Jeśli kogoś zobaczę, to jutro rano ci powiem.
Obiecuję. Dobra. No to co, moi drodzy? Myślę, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. W kolejnym zajmiemy się sprawą tego zdrajcy. Myślę, że się tepniemy do wioski, nawet jeszcze teraz. Tam się prześpimy do trzeciej. I przejdziemy się, dlatego że prawda jest taka, że właśnie ta osoba i tak o trzeciej dopiero będzie. Nawet po trzeciej. Więc warto by było się prawdopodobnie do trzeciej po prostu kimnąć, żeby nie było później jakiegoś przypału. Ja Wam już dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, ja lecę montować dla Was ten film. Tak sobie myślę, granie w kości sobie zostawimy przed samym wypływem, jako taką rozryweczkę. Tych zadań już nie ruszymy chwilowo, cenny olej też nie, stara biblioteka, muszę zobaczyć co zrobić, żeby to skończyć, być może do Sejana trzeba się będzie tepnąć. Stare dzieje, no to tutaj mamy jeszcze trzy sprawy, czyli przemytników, co jesteśmy w trakcie robienia, czerwona kopalnia jest do odwiedzenia, król szczurów jest do pokonania, ale to w najbliższych odcinkach uda nam się zrobić. Zaginiona broń to jest zadanie główne, zdrajca to jest zadanie główne i nabór na statek to jest zadanie główne. Więc myślę, że całkiem fajnie nam to idzie, dobrze się zapowiada. Nie przedłużam już, trzymajcie się i cześć!